Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Kocioł kulturalny. Jesteśmy w Krakowie, nie bez przyczyny, ponieważ to na deskach krakowskich teatrów możemy Cię bardzo często oglądać. Ukończyłaś Warszawską Akademię Teatralną. Co takiego jest w scenach krakowskich, że lubisz tutaj wracać i pracować? To, że ja znalazłam się w Krakowie w teatrach, to jest trochę dziełem przypadku, a trochę nie. Dlatego, że ponieważ pochodzę z Nowego Sącza, to Kraków zawsze był dla mnie... Był mi bliski i zawsze chciałam tutaj pomieszkać, ponieważ przyjeżdżałam tutaj od wczesnych lat i bardzo podobała mi się atmosfera tego miasta. I będąc na czwartym roku studiów, jadąc na ferie do domu, po prostu złożyłam CV w krakowskich teatrach i w ten sposób dostałam tutaj pierwszą rolę w Teatrze Bagatela, a później zagrałam też w Teatrze Stu i w Łaźni Nowej. No właśnie, tych teatrów było sporo, a już na początku swojej kariery teatralnej mogłaś mieć przyjemność pracować z tak wybitnymi, wielkimi aktorami, jak na przykład Piotr Cyrwus, Magdalena Walach, czy nawet Dorota Segda. Dla młodej, wtedy początkującej aktorki, takie nazwiska to bardziej motywacja, czy może bardziej podwójny stres i trema? Na pewno motywacja. Motywacja, ale też okazja do tego, żeby uczyć się od starszych kolegów, żeby podpatrywać, jak oni pracują, jak tworzą role. I ja zawsze staram się korzystać z tych okazji. I rzeczywiście od każdego tam, nie że kraść, ale podglądać, no i uczyć się. Twórcza kradzież. No podobno pomysł trzeba nie skopiować, tylko trzeba go ukraść. Ale to nie do końca jest tak. Rzeczywiście jakby też raczej spotykam się z taką otwartością. Zwłaszcza na przykład jeżeli chodzi o Dorotę, która jest zresztą profesorem krakowskiej akademii, więc jakby ma taki pedagogiczny dryg we krwi. Mhm. Taka współpraca na pewno jest bardzo owocna. A jeżeli chodzi o Bagatele, obecnie na scenie tego właśnie teatru możemy oglądać Cię między innymi w takich przedstawieniach jak Lot nad kukułczym gniazdem, czy na przykład Układ. Która z granych przez Ciebie ról tutaj w Krakowie wymagała może jakiegoś specjalnego przygotowania albo wyjątkowego skupienia? Jak to wyglądało? Rola w Układzie, rola Ellen, to była moja pierwsza rola po szkole. I w związku z tym ona wiązała się dla mnie rzeczywiście z jakimś takim dużym przygotowaniem, ponieważ jest to była premiera na podstawie powieści, jeszcze nigdy to nie było wcześniej wystawiane w teatrze i my rzeczywiście tutaj tak staraliśmy się do tego dobrze przygotować, też od strony literackiej i oglądaliśmy filmy. I mimo, że ta moja rola nie jest duża, to pamiętam, że poświęciłam bardzo dużo energii, i żeby dobrze wejść w tę dziewczynę, w tę postać. A drugi taki tytuł to myślę, że to jest Przypadek według Kieślowskiego, spektakl, który był grany w Łaźni Nowej. Zresztą też na podstawie filmu, a to jest zawsze bardzo, bardzo trudne, żeby robić dobrą adaptację scenariusza filmowego w teatrze. I też to był dość długi okres prób. On wymagał od nas wszystkich aktorów, wszystkich twórców dużego zaangażowania, bo to była taka praca w procesie. Ten spektakl powstawał i scenariusz powstawał w trakcie pracy, więc nie było takiej sytuacji, że po prostu dostaliśmy kartki, trzeba się było nauczyć, tylko musieliśmy wykreować coś, co później zostało spisane i potem na bazie tego jakby ustawialiśmy w cudzysłowie spektakl. A na którą postać, na którą rolę Twoim zdaniem zareagowała najlepiej publiczność? Czy w ogóle była taka rola i czy można to w jakiś sposób określić? Publiczność zawsze najchętniej, wydaje mi się, i najbardziej żywiołowo reaguje na komedię. I to jest takie bardzo, no to jest po prostu coś, co jest rzeczywiście mierzalne, bo jest słyszalne. Natomiast to oczywiście jest kwestia
upodobań. No tak, o teatrze powiedziałyśmy już dosyć dużo, ale na co dzień twoja praca nie opiera się tylko i wyłącznie na teatrze. Możemy oglądać cię także w różnych serialach telewizyjnych. Gdzie lepiej się czujesz? Na scenie? Czy może przed kamerą? Ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, bo to są trochę dwa różne światy, ale w tych dwóch światach chodzi tak naprawdę o to samo, czyli o prawdę, no i o wykreowanie jakiejś rzeczywistości. A różni się to tak naprawdę jakimiś technicznymi szczegółami. No i oczywiście zawsze, kiedy mamy żywego widza, no to też jeszcze No, łatwiej jest kontrolować reakcję, prawda? Tak, to wszystko jest bardziej żywiołowe i dynamiczne, bo zwłaszcza grając komedię, to od tego, jaka jest publiczność, zależy też zawsze trochę, w jaką stronę idzie spektakl. Był teatr, teraz powiedziałyśmy też trochę o telewizji, ale z tego, co mi wiadomo, zajmujesz się też dubbingiem. Dubbing to bardziej zabawa, czy bardziej ciężka praca? Jak to wygląda od kuchni? Bo my widzimy tylko efekt. Rzeczywiście był taki czas, kiedy ja bardzo dużo pracowałam w dubbingu. Teraz robię to okazjonalnie. No i teraz to jest dla mnie raczej przyjemność i zabawa i odskocznia. Kiedy robiłam tego więcej, no to wiadomo, że to był może bardziej obowiązek wtedy. Ale zawsze wiąże się to dla mnie z przyjemnością i to jest, to też jest męczące, bo to jest też trudne czasami, to są też różne wyzwania, ale to też jest w tym fajne. Ale ta praca jest bardzo przyjemna, tam spotkałam naprawdę bardzo życzliwych, sympatycznych ludzi. Zawód aktora daje bardzo dużo możliwości, o których już trochę wcześniej powiedziałyśmy, ale czy myślisz, że jest on obecnie tak prestiżowym zawodem jak kiedyś? Wydaje mi się, że trochę jesteśmy w takim momencie dziejowym, że trochę następuje zmiana, przewartościowanie pewnych wartości. I tak jak setki lat temu ludzie podziwiali malarzy czy pisarzy, w XX wieku podziwiali aktorów, tak teraz gdzieś ten punkt ciężkości przenosi się w takie rejony inne. Chodzi mi o YouTube'a, o YouTuberów, influencerów. No i jakby czas pokaże, czy to jest przyszłość tego show biznesu, czy to jest coś, co po prostu jest chwilową jakąś taką zajawką, która za chwilę się skończy. A jeżeli chodzi o prestiż zawodu aktora, to myślę, że dzieje się teraz bardzo dużo strasznie złych rzeczy, które psują rynek i które obniżają wartość tego zawodu. Jakie to są rzeczy? Chodzi mi o dopuszczanie do grania amatorów, to, że to się tak bardzo promuje, to, że fakt, że ludzie kończą potwornie ciężkie studia, jakimi są studia aktorskie, to nic nie znaczy, bo kończąc szkołę jesteśmy stawiani na równi z ludźmi, którzy przychodzą z ulicy albo są znani z tego, że są znani. Ty już tę część drogi, te trudne studia masz za sobą, ale dla wszystkich tych, którzy może myślą o Akademii Teatralnej, o Szkole Teatralnej, są takie cechy psychofizyczne, które twoim zdaniem mogą pomóc w tym, aby zostać aktorem? Czy może są takie, które przeszkadzają? Nie wiem, na pewno jeżeli ktoś jest nieśmiały, no to musi pokonać jakąś swoją barierę, ale jakby to nie jest coś, co dyskwalifikuje absolutnie. Jest wielu wybitnych aktorów, którzy są niesamowicie nieśmiali, a rozkwitają właśnie na scenie albo przed kamerą. Jeżeli ktoś jest przebojowy, no to może będzie mu łatwiej, a może mu to będzie przeszkadzać w pewnym momencie. Trochę jest tak, że w szkole teatralnej, przynajmniej ja się z tym spotkałam, że próbowano z nas trochę tak zedrzeć wszystko, z czym przyszliśmy i zbudować na nowo. Myślę, że to wszystko zależy też od tego, na jakich pedagogów się trafi, bo są też tacy, którzy bardzo pielęgnują w ludziach tę indywidualność, indywidualne cechy. Te rzeczy są też tym, co może być interesujące. Do tego dochodzą castingi, które no, też są konkursem. Każdy casting to jest konkurs. One są przeprowadzane w różny sposób. Na wyniki tych castingów mają wpływ różne czynniki. Na to budowanie, tak mi się przynajmniej wydaje, bardzo często opiera się o emocje. I tak się zastanawiam, czy
są tego rodzaju emocje, które bardzo trudno jest z siebie wydusić tak, żeby widz nie czuł się oszukany, bo osobiście myślę, że takie emocje jak smutek, radość czy złość są jednoznaczne, ale czy takie mieszaniny emocjonalne, bardzo trudne do zagrania, istnieją? Mało jest, moim zdaniem, tak myślę, że mało jest takich emocji w sumie jednoznacznych, bo tak przynajmniej tak jest w życiu, no a jakby my staramy się, ja staram się grać tak, żeby to nie było grą, tylko żeby to było jak najbardziej prawdziwe, czyli ja wiadomo, że tworzymy jakiś sztuczny, wykreowany świat, ale on ma przecież jakby odzwierciedlać życie. A w życiu rzadko jest tak, że mamy tylko jedną emocję w sobie. Czasami jest tak, że jakaś emocja dominuje, bo nie wiem, stało się coś dobrego i się cieszymy, ale gdzieś pod spodem mamy jeszcze masę różnych innych emocji, różnych innych bodźców. I to jest strasznie trudne w sumie, żeby na scenie pokazać tę graną postać w taki sposób holistyczny. To jest też całą sztuką chyba aktorstwa, żeby mieć w sobie całe to spektrum, a nie tylko to, co jest w danej sekundzie, w danym zdaniu. A czy tego rodzaju specyficzna dosyć praca, polegająca między innymi na nienormowanych godzinach, wpływa jakoś znacząco na życie prywatne? Pewnie tak, ale nie znam innego trybu życia, więc nie potrafię tego porównać. Aktorstwo jest tą rzeczą, która jest moim zawodem i moją pasją i to jest ta rzecz, na którą chcę poświęcać swój czas, cały czas. Więc nie mierzę tego taką miarą. Wiadomo, że przychodzi czasami moment, kiedy jestem zmęczona i trzeba pojechać na wakacje. Ale myślę, że dla mnie aktorstwo nie jest, jest stylem życia, jest powołaniem, a nie zawodem. No ale użyłaś teraz określenia, że aktorstwo jest stylem życia. Czyli to oznacza jednak, że zabiera w jakiś sposób to życie, a przynajmniej dużą jego część, prawda? Zostając aktorką, liczysz się z tym, ponieważ szkoła do tego przygotowuje, że bycie aktorem zabiera 100% czasu. Jeżeli chcesz być aktorem, to jesteś nim cały czas. Jesteś nim też w tramwaju, na spacerze, w domu, wieczorem. Oglądasz film, to oglądasz z perspektywy aktora, więc widzisz trochę inne rzeczy niż inni ludzie może. Nie da się tego oddzielić. To nie jest tak, że ja wyjdę z biura, zamknę drzwi, nie będę myśleć o swojej pracy, bo moja praca jest moim życiem. Myślę, że można mieć do tego inne podejście. Można. No ja mam takie i nie czuję się z tym ani pokrzywdzona, ani że coś mi zostało odebrane. Nie, uważam, że coś mi zostało dane. A powiedz, bo wielokrotnie czytając wywiady z różnymi znanymi osobami, możemy doczytać się, że jednak trudno spotkać się z taką szczerą przyjaźnią w showbiznesie. Ty się z taką spotkałaś? To jest trudny temat, bo byłoby oszustwem, gdybym nie powiedziała, że w tym zawodzie nie ma rywalizacji. I ona oczywiście jest, bo jeżeli mam koleżankę, która jest w moim wieku i możemy i chodzimy na te same castingi, no to ta rywalizacja jest zawsze. Pytanie bardziej, w jaki sposób się do tego odnosimy i jak sobie z tym radzić. No i pewnie są ludzie, którzy sobie radzą lepiej i są tacy, którzy sobie radzą gorzej. Ale na pewno to nie jest proste, ale to myślę, że to tak jak w każdym zawodzie, w którym jeżeli masz przyjaciela ze swojej branży i możecie stanowić dla siebie konkurencję, no to zawsze ta przyjaźń będzie trudna. Natomiast na przykład, no jeżeli mamy przyjaciela, który jest mężczyzną, nie możemy iść na wspólny casting do jednej roli, no to tutaj nie zachodzi konflikt. Czyli wniosek jest taki, że przyjaźń damsko-męska jednak istnieje. Jest możliwa w tym zawodzie, jest bardziej możliwa. Na koniec radź nam proszę, gdzie będziemy mogli Cię teraz oglądać, tutaj w Krakowie, czy może gdzieś dalej, jak to będzie wyglądało? W Krakowie już trochę mniej. Można mnie oglądać w klubie komediowym w Warszawie, w spektaklu Pod Sennym Szerszeniem. Michała Sufina zapraszam. A w najbliższym czasie prawdopodobnie wyjadę na trochę z Polski, żeby robić coś za granicą. Nie mogę jeszcze zdradzić konkretów. Ale może będzie okazja, żeby o tym porozmawiać w kolejnym wywiadzie. Kocioł kulturalny.